Dzisiaj przygotuję danie skarpiem miliskim w roli głównej. Skarpiem, którego często pomijamy, a szkoda, ponieważ skarp miliski ma mięso delikatne, jest zdrowy i nie ma swoistego posmaku charakterystycznego dla innych karpi. Dzisiejszego karpia połączę z prowansalskim ratatouille. Najpierw przygotuję sobie bazę do sosu. W tym celu wykorzystuję sparzone pomidory. Pomidory są bez skórki. Pozbywam się również gniazd nasiennych. Na dwie porcje wykorzystam dwa pomidory. Pokroję pomidory w kosteczkę. Nie musi być ona szczególnie równa, ponieważ w trakcie smażenia pomidory się rozpadną. Rozgrzeję sobie rondel, a w międzyczasie posiekam cebulę i czosnek, które będę najpierw przesmażać, a później dodam do nich pomidory. Czosnek rozgniatam, kroję na mniejsze kawałki i jedna mała szalotka. Garnek mam już rozgrzany, wlewam odrobinę oliwy i będę smażyła czosnek wraz z cebulą. W międzyczasie przygotuję sobie kolejne warzywa i zaraz pokroję papryki w kosteczkę. Słyszę, jak cebulka zaczyna skwierczeć, więc jak chwilę się przesmaży, dodam pomidory. Ponieważ ratatouille jest po prowansalsku, wykorzystamy sobie świeże zioła. Jeżeli nie macie świeżych ziół, takich jak rozmaryn, tymianek, bazylia, mięta czy oregano, można skorzystać z gotowej mieszanki suszonych przypraw. Ja mam to szczęście, że dzisiaj dysponuję świeżymi ziołami, więc będę je dodawała do sosu. Zostało nam do pokrojenia jeszcze bakłażan i cukinia. Bakłażana obiorę ze skórki. Tak pocięte plasterki znowu mogę pokroić na kostki, takie jak pokrojona została wcześniej papryka. Gdy cebulka nam się zrumieniła, mogę dodać pomidory. Pomidory są jednym ze składników ratatouille, ale ja sobie je przesmażę na oliwie z dodatkiem czosnku i cebuli, po to, żeby odparować je nieco. One są bardzo wodniste, a ja nie chcę, żeby moje ratatouille płynęło jak zupa. Tego rodzaju danie przyprawia się na końcu, ponieważ gdy warzywa się zredukują, to może okazać się, że na początku nieco przeholowaliśmy z ilością soli i pieprzu. Cukinię pokroję, nie obierając jej ze skórki, żeby ładnie kontrastowała z bakłażanem i paprykami. Mogę rozgrzewać już drugą patelnię i będę smażyła partiami wszystkie warzywa, tak naprawdę od najtwardszych po największe, czyli zacznę od przesmażenia kolorowych papryk, następnie dodam cukinię i na końcu bakłażana. A później wszystko to trafi do mojego aromatycznego sosu pomidorowego. Tutaj również dodaję odrobinę oliwy. A w międzyczasie do pomidorów mogę dodać świeżych ziół. Będzie to na pewno tymianek. Wykorzystam również gałązki rozmarynu, świeżą miętę oraz świeżą bazylię. Listki rozmarynu przesiekam sobie i dodam bezpośrednio do sosu pomidorowego. Samo zrobię z tymiankiem. Wystarczy 3-4 gałązki tymianku. Ściągamy z nich listki. Tu
które po kolei siekamy. Również wędrują do sosu. No i jeszcze bazylia z miętą. Intensywne w smaku, bo ponieważ odpowiednio przyprawiony ratatouille będzie świetnie kontrastowało z delikatnym karpiem. Już nie mogę się doczekać końcowego efektu. Teraz zamieszać i chwilę cierpliwości. W międzyczasie podsmażę sobie warzywa. Najpierw zacznę od papryki, ponieważ jest najtwardsza. Warzywa mają być al dente, nie mają być rozgotowane, dlatego będę je krótko smażyć. Smażę je około minuty. Następnie dodaję cukinię. Chwilę zamieszam. A na samym końcu będzie bakłażan. Tak przygotowane warzywa powinny się jeszcze razem poddusić przez około 1 do 2 minut. Warzywa są już gotowe, dlatego przełożę je do mojego sosu pomidorowego. Wszystko razem pięknie wygląda, pachnie to fantastycznie, ale brakuje jeszcze soli i pieprzu. Doprawiam świeżo mielonym pieprzem oraz odrobiną soli morskiej. I voilà! Moje ratatouille jest już gotowe. Karpia przyrządzę w bardzo prosty sposób. Rozgrzeję sobie oliwę z drugiego tłoczenia. Wykorzystuję oliwę z drugiego tłoczenia, ponieważ ma wyższy punkt dymienia i nie przypali się nam tak szybko. Jeżeli mamy do czynienia z tak dobrym produktem, z tak świeżym produktem, który niedawno był jeszcze w wodzie, to możemy przygotować go w bardzo prosty sposób. Doprawiamy go jedynie solą oraz pieprzem. Żeby karp miał chrupiącą skórkę, obtoczę go delikatnie w mące. Potrzebuję jej naprawdę niewiele. A następnie wszystko, co jest niepotrzebne, strzepuję. Karpia możemy już wrzucać na patelnię. Potrząsam patelnią, żeby mięso karpia stykało się równo z powierzchnią oliwy. Staramy się nie przekładać ryby w tej z powrotem w trakcie smażenia. Najpierw połóżmy go na jednej stronie, odczekajmy te kilka minut i dopiero gdy skórka stanie się chrupiąca i zrumieniona, przekładamy ją na drugą stronę. Teraz smażę karpia od strony skórki, ponieważ lubię jak jest chrupiąca. Nie jest to konieczny zabieg, ale możemy go jeszcze tak przytrzymać i przesmażyć z dwóch stron. Z jednej strony. I z drugiej. W międzyczasie mój karp się smaży od strony skórki, a ja przygotuję sobie moje ratatouille na talerz. Układam warzywa z ziołami w lekkim sosie pomidorowym. A na tym wszystkim król tego dania, czyli karp milicki. Danie udekoruję jeszcze tylko bazylią, posypię świeżymi ziołami. To jest właśnie mój sposób na karpia milickiego. Świeża ryba o delikatnym mięsie, skomponowana z bardzo intensywnym ziołowym ratatouille. Karp milicki z ratatouille. Smacznego!